O, słuchajcie, troszeczkę wiatr zelżał, witam z nad jeziora Kociołki. Kurde, taka uwaga, bo potem mi to umknie. Sorry, muszę zapać oddech. Słuchajcie, słucham radia Tok FM. Słuchajcie, jakieś pół godziny temu pani zaczęła program i mówi tak: naszą gościnią jest pani ministra i tam bla bla bla, nie? Przed chwilą zaczął się kolejny program. Naszą gościnią jest pani marszałkini bla bla bla. Ja pierniczę. To są tak zwane feminizatory. Może jestem jakiś dziwny, ale moim zdaniem dużo ładniej brzmi. Nie gościnią naszą jest pani ministra, tylko naszym gościem jest pani minister bla bla bla, tak? Naszym gościem jest pani marszałek bla bla bla. Słuchajcie, do czego to zmierza? Czyli co, jak zamiast pani marszałek jest marszałkini, to jak dyrektorem szkoły zostanie kobieta, to będzie dyrektorini? Teraz nie będę mógł spać. A po włosku tak jest, nie? Dyrektorini. Dyrektorini. Klasą 5 technikum hodowlikom i 5 rolnikom dziękuję za zaproszenie na studniówkę. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o studniówkach. Słuchajcie, ceny studniówek rosną. Ceny studniówek są coraz wyższe i dlatego coraz mniej uczniów bierze w nich udział. A szkoda, bo to jest ich impreza. Studniówka, słuchajcie, jest to jedyne takie wydarzenie w życiu ucznia, bo z reguły większość z nich się rozwiedzie i będzie miało kilka małżeństw i kilka komunii swoich dzieci. Wszystko jest po kilka. Ale studniówka jest zawsze tylko jedna w życiu. Dlatego uważam, że każdy uczeń powinien na takiej studniówce być. Gospodarzami takiej studniówki są oczywiście uczniowie, bo to jest ich święto. I oni powinni wybierać, kto na taką imprezę powinien być zaproszony. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, dyrektor zawsze powinien być, bo dyrektor to dyrektor. On każdy go zna, jest takim kapitanem na statku i właśnie dodaje splendoru tej imprezie. No po prostu no ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było dyrektora szkoły na studniówce. Ale reszta, po co ta cała dyrekcja, po co ci wszyscy zastępcy? Ta cała dyrekcja, za wyjątkiem dyrektora, jak powiedziałem wcześniej, wcale nie powinna być moim zdaniem na studniówce. Uczniowie w ogóle ich nie znają. Parę lat temu nawet była taka sytuacja, że klasy postanowiły nie zapraszać zastępców, kierowników i tak dalej. Kurde, co się działo, jaka obraza była. A oni powiedzieli, no ale my tych ludzi w ogóle nie znamy, po co mamy ich zapraszać? No konsekwencja była taka, że przez parę lat nie było potem tych studniówek w naszej szkole. No ale ja im się nie dziwię, bo taki zastępca jest odpowiedzialny za układanie planu, za obliczanie nadgodzin i tak dalej. Uczniowie nawet nie wiedzą, kto to jest. A są zapraszani, bo z reguły są zmuszani przez wychowawców, którzy no, chcą mieć dobre stosunki z dyrekcją. No ale to jest na koszt, cały czas na koszt ucznia. Na przykład w prywatnym zespole szkół jest taka sytuacja, że tam na studniówkę idą tylko nauczyciele uczący, dyrektor oczywiście i nauczyciele uczący, bez partnerów. Na statku też jak jest jakiś bal, to się mechanika z kotłowni nie zaprasza. Nawet jak jest pierwszym oficerem, bo po co? Bo go nikt nie widział tam, kurwa, przez cały rejs, bo siedział w piwnicy. Te osoby, które będą tym amfiteatrem zarządzały, będą miały, jak to się mówi, sporo na głowie, a przede wszystkim to ma być obiekt całoroczny. Słyszeliście, to ma być obiekt całoroczny. Sprawdzimy to. Właśnie jestem po rozmowach z uczniami z czwartych klas, którzy już organizują sobie studniówkę na przyszły rok w Pile. I powiem wam, że jestem w szoku, jak mi to powiedzieli. Oni też są zbulwersowani. Okazało się, że mogą zaprosić tylko po 3 nauczycieli, którzy ich uczyli w ciągu 5 lat, gdzie uczyło ich tam kilkunastu albo kilkudziesięciu nawet, nauczycieli. To tylko po 3 mogą zaprosić każda klasa, ale muszą zaprosić całą dyrekcję z osobami towarzyszącymi, czyli mnóstwo osób obcych, których w ogóle nie znają, będą się u nich bawić za ich pieniądze, a nauczyciele, którzy ich uczyli i przyczynili się do tego sukcesu, że tą maturę zdają, nie mogą być tam obecni. Naprawdę? Mamy to.
mamy to ostatni bieg sylwestrowy. Zobaczcie, jakie tętno. Dałem z siebie wszystko. A po co w ogóle to filmuję? Bo to jest ostatni bieg w tym roku. Bieg sylwestrowy. Dzisiaj jest Sylwester. Zaraz się przebiorę i jadę zobaczyć, jak trwają przygotowania do Sylwestra Marzeń w Amfiteatrze Czarnkowskim, bo przecież taki piękny amfiteatr. Żebyście nie mówili, że ściemniam, jest dzisiaj 31 grudzień, Góry na Tarczy jest. Godzina 11:11. I jeszcze zobaczcie, dostałem akurat komunikat, że udało mi się zdobyć oznakę zakończ mocnym akcentem. Wierzcie mi, to nie jest żadna reżyseria. To mi się teraz ukazało, Garmin. Kurwa, ja zakończę ten rok mocnym akcentem, bo pojadę na Sylwester Marzeń do Czarnkowa. A gdzie ty znowu jedziesz? Jak to gdzie? Na Sylwester Marzeń, zobaczyć, jak przygotowują. No co? Którą to mamy godzinę? 15:32. Grudzień 31, ostatni dzień roku. Tym rozwalonym jeepem pojadę. A moi drodzy, idę zobaczyć, jak przygotowania do Sylwestra w naszym czarnkowskim amfiteatrze. Ale tu się nic nie dzieje. Przecież nie słyszałem w wywiadach, że tak piękny amfiteatr będzie wykorzystywany przez cały rok. Słuchajcie, tak pięknego amfiteatru nie ma przynajmniej w promieniu 100 km. Przynajmniej ja nie znam. W Poznaniu nie ma takiego. Tu dzisiaj jest 31 stycznia, także to jest taki prequel, będzie to trochę później nadam. Tu się nic nie dzieje. A nie jest zimno, jest fajnie. Przecież my powinniśmy przebić Zakopane, słuchajcie. Zaprosić ludzi. Tu powinno być naprawdę wow. Myślałem, że może z tyłu jakieś wozy transmisyjne. No nie ma nic. Żywej duszy. Znaczy oprócz mnie. Skoro tak to wygląda, to ja wejdę na scenę i coś zaśpiewam dla naszej czarnkowskiej publiczności. Nie wiem, powinniście zorganizować jakiś koncert bluesowy może. Po morzu pływa. Babcia nie żywa. Małe robaczki jedzą jej flaczki. Oh yeah. Albo koncert disco polo, słuchajcie. Moja mała blondyneczko, czy ty o tym wiesz? Nie no, kurde, jak już to Zenek. Jak disco polo, to już Zenek tylko. Pszczółka Maja sobie lata. O. I robimy falę, cała widownia. Fala meksykańska, jak po polu. No ale tego nie ma, słuchajcie. I teraz, sorry, ale zmusiliście mnie do tego. Taki szantaż emocjonalny. Jak w przyszłym roku tu się nic nie będzie działo, to ja znowu zaśpiewam. Sorry, ale nie mam wyjścia. Jak nie chcecie mnie drugi raz słyszeć, jak śpiewam, to sorry, ale w tym amfiteatrze ma być Sylwester. No, to mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie się działo. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. No to pobalowałem. Moje drogie czarnkowianki, w ogóle wszystkie kobiety, taka rada dobra. Nigdy nie pytajcie swoich facetów, ile mieli kobiet przed wami i jak spędzali Sylwestra w Czarnkowie. No, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I jak tam Sylwester marzy? Wiesz co, w tym roku zaczniemy sami. Dzisiaj pierwszy dzień, jak jadę do pracy w nowym roku. Zobaczcie, jakie mleko. Ledwo co widać. No, tak nas przywitał nowy rok. Melduję, że jestem, tak. Całą godzinę byłem. Teraz dopiero dzwonię, bo zapomniałem komórki dzisiaj. No, dobra, to jestem odhaczony, tak? Dobra, dzięki. Na razie. Słuchajcie, ministra Czarnka już nie ma. PiSu władzy już nie ma, ale w naszej szkole jeszcze ciągle rządzi.
To znaczy, nie daj Boże, nie będziesz na Czankowej. Sprawdzamy, jesteśmy cały czas telefonami. Nie daj Boże, nie odbierzesz. To od razu ciężkie naruszenie obowiązków służbowych. Nie wiem, komisja dyscyplinarna, pluton egzekucyjny. Także zawsze musimy się meldować. To jest tak głupie, bo mogę równie dobrze odebrać taką komórkę gdzieś tam na Bahamach i nikt by kurwa nie wiedział, że nie gadam z klasy. Słuchajcie, odkrywam tablicę interaktywną. Pierwszy raz doświadczenia takie mam. Już wiem, jak się pisze. Normalnie, zobaczcie. Można wszystko napisać, nie wiem, whatever. Tak. Jak zmazujemy, to mogę to robić ręką. Słuchajcie, pokażę wam, jak to działa na podstawie mojego kanału. Ja się nie chcę włączać innych kanałów, bo zaraz mi YouTube tutaj skasuje ten film. Dlatego włączę swój kanał, żeby pokazać, jak to wszystko fajnie chodzi. Jak telewizor. Oj. Słuchajcie, dobra, widzieliście już ten film, także nie będę tutaj... On jest i tu, a tu oryginał. I zobaczcie, nawet jak chcesz sobie, nie wiem, wąsa dorysować, teraz wyglądam jak Hitler. No nie, to może inaczej. Proszę, jak ładnie. A tutaj z brudką. Cajsa. I teraz wyglądam jak Jezus. No, w każdym razie możliwości jest dużo. Ja tak nawet myślałem, że skoro YouTube jest tutaj powszechnie dostępny, jak tylko będę miał czas, to stworzę swój drugi kanał anglojęzyczny i tam będzie wszystko dla uczniów po angielsku. Będę wyjaśniał pewne rzeczy, tak jak wyjaśniam na lekcji, tak samo będzie na YouTube. Tylko Boże, daj zdrowie.